mam jest gościć wszystkich na podsumowaniu 7. edycji konkursu historycznego pod patronatem wójta gminy Międzyrzec Podlaski Krzysztofa Adamowicza pod hasłem To, co przeżyło jedno pokolenie, drugie przeżywa w sercu i pamięci. W tym roku piękne hasło Różne oblicza patriotyzmu. Jesteśmy po raz 7, jestem z tego bardzo dumny, bo konkurs cały czas trwa, a to jest ważne, że właśnie się ramamy konkursu, dużo konkursów po prostu się nie utrzymuje z różnych powodów, a to jest największa zasługa, że utrzymują się konkursy organizatorów. Wielkie ukłony i brawa bardzo dla organizatorów, dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych. To może nie wszystkim się podoba, ale my uważamy to za bardzo cenne. Bo te dzieci wszystkie same gdzieś docierają do źródeł swoich. Najczęściej to są rodzice, to są historyczne miejsca w miejscowościach. I ich udział to jest jakby ich własna edukacja. Poprzez tą edukację i wyrażanie się, te prace tutaj Państwo będą mogli oglądać i niektóre też przeczytać, bo to są, ten konkurs zawiera jakby literacko-plastyczne wartości. W składzie byliśmy, ja oczywiście jako przewodniczący 7 raz jestem zaszczycony tym. Klaudia Baj i pan Tadeusz Cycuła, poeta. Klaudia Baj, młoda, obiecująca wokalistka i poetka też. Obrady były pod kątem takim różnorodność tych prac. Troszeczkę mieliśmy problemu, bo to dwie grupy wiekowe, ale bardzo nas to zafascynowało, że jest to inwencja tych młodych ludzi, gdzie sami poszukiwali właściwie treści tematów u sąsiadów, u dziadków, u rodziców. I to były jakby takie bardzo samodzielne prace pod kątem historycznym. Jestem zadowolony, bo z roku na rok ten konkurs, mam tą świadomość, że ja jestem co roku i widzę jakieś takie postępy, no i wytrwałość organizatorów. Także tylko tyle ode mnie, że chylę czoła. To jest 7. edycja konkursu, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Tłuszczu. Ideą konkursu jest odtwarzanie historii niekiedy zapomnianej, historii naszej lokalnej w różnym wymiarze i w różnych formach. Jest to o tyle ciekawy konkurs, gdyż w samym założeniu ten konkurs jest inicjatywą oddolną, czyli sami mieszkańcy, same dzieci, młodzież szukają korzeni swoich przodków. I szukają też odpowiedzi na pytanie, skąd jestem i dlaczego ta moja przeszłość jest taka ważna. Zapewne w niedalekiej przeszłości ci laureaci tych konkursów będą szlifować swoją wiedzę na studiach historycznych, prawniczych, etnograficznych, kultywując to, co jest ważne dla naszej społeczności lokalnej. Ale też fajną rzeczą jest, że niektóre prace, również te pisane, jak również plakaty w różnych formach, poprzez 7 lat ten konkurs miał wiele odsłon, wspólnie z rodzicami, z dziadkami tworzą tą historię. Więc to jest coś bardzo cennego i bardzo ciekawego. I od 7 lat zawsze kończymy, podsumowując każdą edycję konkursu, spotkaniem z ciekawym artystą. Albo z poezją śpiewaną, tak jak dzisiaj, albo z balladami, albo też z prozą i przepięknymi wierszami lokalnych artystów. Więc to jest coś, co jest ważne w utrzymaniu tożsamości i tak naprawdę daje nam to poczucie wspólnoty. Rokrocznie gmina Międzyrzec Podlaski przeznacza środki w grantach na przeróżnego rodzaju działalność oddolną, bo ona jest sednem życia chyba każdej gminy. Bardzo łatwo coś zbudować, ale stworzyć wspólnotę musimy razem. I właśnie takimi działaniami te wspólnoty tworzymy. I to jest chyba najlepsze przesłanie na 100 lat, kolejnych 100 lat niepodległej Rzeczypospolitej. I tego sobie i Państwu życzę w takim duchu wspólnotowym. Dziękuję bardzo. Thank you.
Nasza pamięć
swoich marzeń. Na zakochanej autostradzie wyprzedzać jeszcze bieg wydarzeń, wyprzedzać jeszcze bieg wydarzeń.